Akademia Kroju i Szycia to kolejny z projektów realizowany przez Klub Kobiet Kreatywnych Gracja, działających na terenie gminy Skrzyszów. Finałem Akademii była Fashion Night, czyli pokaz mody, w którym uczestniczki projektu same zaprezentowały uszyte przez siebie kreacje. Ja myślę, że to nie tyle pomysł jest istotny, co potrzeba. Ewidentna potrzeba, jaką zauważyłam od pewnego czasu na naszym terenie, bo są organizowane różne szkolenia. Popularne są szkolenia językowe, popularne są jakieś sportowe projekty czy inne inicjatywy. Natomiast takich stricte zawodowych dla pań z terenów wiejskich nie ma. To szycie przewija się, przynajmniej w moim życiu, od praktycznie dziecka i odkąd zaczęłam mieszkać tutaj na terenie naszej gminy. Wielokrotnie byłam pytana, czy można coś takiego zorganizować. No, nie było możliwości, a w tej chwili pojawił się ten Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który promuje tego typu pomysły. Pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania, zrealizowania projektu. No i trzeba było to po prostu wykorzystać. Chętnych było bardzo dużo, odebrałyśmy bardzo dużo telefonów, no ale niestety nie wszyscy mogli z uwagi na brak sprzętu w nim uczestniczyć. Do końca projektu dotarło 16 osób. Część osób zaczynała swoją przygodę ze szyciem od początku. Były dwie takie dziewczyny, które pierwszy raz miały w rękach maszynę do szycia, ale uszyły wszystko to, co było zaplanowane. Część osób już miała pewne doświadczenia z szyciem i tu miała okazję rozwinąć swoje talenty. Naszą wykładowczynią była pani Alinka Kolewa, która dostosowywała się do potrzeb nas, uczestniczek, która pomagała i tym początkującym, i tym właśnie zaawansowanym, na miarę właśnie pojawiających się potrzeb. Dzisiejszy pokaz to finał tego projektu. Również panie nie tylko musiały szyć, zaprezentować stroje na sobie, ale przejść się po wybiegu po czerwonym dywanie. Czy robiłyście panie próby? Powiem szczerze, że było ciężko. Czułyśmy ogromną tremę. Panie miały wątpliwości, czy w ogóle można coś takiego w wydaniu zwykłej kobiety zrobić, czy można być pracownicą biurową i wyjść na wybieg, ale ostatecznie jednak wszystkie panie się zdecydowały. No, prosiłyśmy o wyrozumiałość. Myślę, że te prawa, które otrzymałyśmy, bardzo nam pomogły. Udało się w jakiś tam sposób to zrealizować. Był to pierwszy pokaz mody zorganizowany na terenie gminy. Nie zabrakło tu powiewu wielkiego świata mody. Był czerwony dywan, szampan i wspaniałe modelki.